czwartek 9 lutego w przedszkolu publicznym nr 10 w Brzegu odbył się bal karnawałowy dla wszystkich grup przedszkolnych. Dzieci poprzebierane w barwne stroje bawiły się w towarzystwie profesjonalnych animatorów zabawy. Okres zabaw karnawałowych jest rzeczywiście takim czasem, kiedy wszyscy wspólnie się bawimy. Myślę, że nie tylko dzieci, ale również i dorośli. Rodzice, którzy pomagają w przygotowaniu stroju. No i my dorośli również, bo jest to czas taki inny, świętowania, więc myślę, że razem z dziećmi jest to wspaniały okres zabawy i zabawy, do której wszystkich zachęcamy. Tematem balu było Kim będę, kiedy dorosnę. To wstęp do innowacji edukacyjnej, w której będą uczestniczyć brzeskie placówki oświatowe. Jej celem jest ukierunkowanie dzieci na wybór zawodu już w wieku przedszkolnym. Temat tegorocznego balu, który początkuje realizację innowacji, która odbyła się w naszym przedszkolu, ale również w innych placówkach oświatowych naszego miasta. Jest to innowacja pod nazwą Brzeski System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego od przedszkola do gimnazjum. Jest to innowacja tak naprawdę praktycznie na skalę kraju. Na sali pojawiło się mnóstwo małych policjantów, żołnierzy i innych służb mundurowych. Były pielęgniarki, lekarze i mnóstwo nietypowych zawodów. Naukowcy, poszukiwacze, nawet mam już swojego następcę. Wśród dzieci jest nowa pani dyrektor, więc myślę, że i takie stanowisko kiedyś będzie, które dzieci piastować. Są strażacy, zresztą mówię, wszyscy jesteśmy zaskoczeni tak wielką różnorodnością i pomysłowością rodziców i ogromnym zachwytem dzieci, bo się rewelacyjnie czują w tych przebraniach, identyfikują się z nimi. Jesteśmy po prostu pod ogromnym wrażeniem tychże strojów i nastrojów dzieci. Innowacją zostaną objęte brzeskie dzieci od przedszkola aż po gimnazjum. Przedszkolaki świat dorosłych poznają na razie w formie zabawy. Zobaczyć możemy, kim nasze dzieci planują być w przyszłości, jakie zawody będą wykonywały, a przede wszystkim cała zabawa ma służyć jakby pogłębieniu wiedzy dzieci na tym, jak różne zawody, jak różną pracę można wykonywać w przyszłości, żeby dobrze się w tym czuć i dobrze wykonywać swoje przyszłe dorosłe życie. Wujam myślę, jak pomidory, jasne.